Widzicie to, co ja? Widzicie? Skarbie! Słyszysz mnie? Co? Chodź, coś ci pokażę. Idę. Patrz. Co? Cały zestaw. Co? To jest bransoletka? Nie. No bransoletka, ale... Peska. Weź. Tego jeszcze w kinie nie grali, bo... Korciło mnie wczoraj, żeby podejść te laczki zobaczyć, ale mówię, śmierdzące na czyichś nogach, to co będę do tych laczków podchodził, nie? Witam Was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Witam Was z tego pięknego, malowniczego miejsca, z przepięknej plaży usytuowanej nad jeziorem Jeziorak. Rano prowadziliśmy poszukiwania na wieprzu i na plaży w Głubławkach, a popołudnie i nockę spędzamy w tym oto miejscu, gdzie już się zaczyna bardzo ciekawie, jeżeli chodzi o monety. Natomiast specyfika plaży i poszukiwań tutaj będzie pewnie troszkę utrudniona, bo tam głębiej jest sporo tej takiej merty trzcinowej, która utrudnia wbijanie sita. Ale jakoś sobie na pewno poradzę. Najważniejsze, że są pierwsze sygnały i to sygnały mocne, bo jest moneta. Widzowie, ja bym wam powiedziała, jak mam nazwać te ślimaczki, a poza tym na razie to będzie do nich domy, bo to są ślimaczki bezskorupowe. Ja najbardziej kocham ślimaczki ze skorupowe. Czy najsłodsze. Baby. W związku z tym, że mieliśmy dzisiaj bardzo fajny, bardzo intensywny dzień, a zbliża się już wieczór, czas robić kolację. Nie wszyscy mają tak dobrze. Jedni chodzą w wodzie, jedni się bawią, a bawy do garów. Bardzo lubię gotować, a jeszcze bardziej uwielbiam nasze jedzonko w plenerze. Najbardziej smakuje mi na powietrzu. No i plaża ta oddała 20 groszy. Komuś się sypnęło, a Krzysztof to znalazł. Nadeszły posiłki. Hanulka przyszła mi pomóc kolację robić. Pięknie. Tutaj piliśmy jajeczka swojskie od gospodarza. Nie wycieraj o siebie. Najlepsze. Ale tu pachnie. Jestem taka głodna jak wilk. Czas wlewać nasze jajeczka. Ciekawe, czy zapachy przyciągną Krzyśka na kolację. Widać po tym razem 50 groszy. Na szczęście. Dajesz moja królowo, wlewaj jajeczka. Czyń powinność. Połóż widelczyk. I nie od razu, tylko pomalutku, tak? No, dawaj.
Ale na patelni, a nie obok. Pięknie. Wlej już wszystko, wszystko, wszystko. Świetnie, dziękuję. Możesz. Ja przytrzymam patelkę, a ty dziugaj. Jak myślisz, zapachy przyciągną tatusia, czy nie? Myślisz, że przyciągną? Ja nie pokażę, tam znalazł coś, a jak skampakuję. Musisz tak robić, patrz. Mieszać, mieszać. Nie tylko mieszać, ale też tak grzebać. Ale nie tak mocno, żebyś jajek nie wywalała z patelki. Głodna jesteś? Bardzo. Ja też. Od tej zabawy idąku do ślimaków. Ślimaków bez kotki. No i ja zrobiłam ten domek, bo musiałam tam przyszedłać plażę. Ale długo nie pożyją. Bez mleczów to nie pożyją. Kręć, kręć. A tu nie muszę się karmić. Sami się karmię. Bo widać, że jajeczniczka już jest trochę gotowa. Jak widać. Jeszcze, jeszcze. Oczywiście już tak wygląda jak jajecznica normalnie. Ale to tylko takie kiełbaski i tak inne rzeczy są podobne. Teraz myślę, żeby się tak było lepiej, żeby miało czasu, dużo czasu poszukać. To też pójdzie za krzaki. Tato, kolacja! Idę, idę! Tylko ten sygnał do kopie, co mam. Patelnia do wylizania? Jak masz chęć, to jak najbardziej. Mamo, używasz łyżki? Nie, ja dziękuję. To ja wezmę łyżkę. Teraz chwal się, kochanie. Jak na poszukiwaniach? Miejsce rokuje. Trzy monety. O kapslach z rybkach nie wspomnę. Standardowe jak wszędzie. Natomiast tam mam głębiej jakieś sygnały, wiesz, ale... Przerwałam ci. No, są głębiej sygnały, także do zweryfikowania wszystko. Będziesz kopał całą noc? Nie no, coś. Zostaw się trochę zmęczony. Ile dzisiaj godzin? Już w wodzie siedzieliśmy, siedziałem. Odmoczyłeś się cały. Ale ty, Hania, apetyt masz, co? Jeszcze nad wodą, w plenerze, nie? Hania tak sobie nawaliła tej jajecznicy. Była taka głodna. Oczywiście, standardowo, nie zjadła. Dojem za nią. I co wtedy robimy? Ścielimy łóżko. Jemy kolację, znaczy kończymy kolację, dojadanie i ścielimy łóżeczko. Kochani, my tak ogólnie, jak jesteśmy gdzieś w lasach, to u nas gryzą wszystkie rzeczy, które tu są. Czyli komary, kleszcze i łóżki. Końskie. I a tak na dodatek się popiskaliśmy. Pomagasz mi czy nie? Ja. Jak to nie? A jesz. Ja to w mojej kryjówce, pa pa. Taka duża ta kryjówa. Można się skapnąć. Ale co jest, mamo, kawa? Bo my pijemy kawę. Kupiliście. Psi, psi, psi. Pójdę ogólnie. Gotowa do spania, ale muszę jeszcze obejrzeć
bajkę. Na koniec kapsel. Kończę na dzisiaj swoje wojaże z wykrywaczem metali. Czas naprawdę odpocząć. Dzień był intensywny i trzeba też trochę poleżeć, wyprostować gnaty, żeby rano była nowa energia, nowa siła, nowa moc do poszukiwań i do zwiedzania okolic, natury. Hanulka już zasnęła, a my przy tej okazji rozbierzemy się i wskakujemy do wody. Zażyjemy sobie kąpieli i co? Ja ręcznika nie mam. Dam ci swój. Także wiesz, będzie wesoło. A tak na poważnie, to w tych neoprenach wszystko się też poci. Samym silikonem czuć ciało, także muszę się trochę pomodlić. Pomodlić, możesz się pomodlić. Wymydlić, żebyś tego nie czuła, no bo to nie jest dosyć przyjemny zapach. Taki ala pot. No tak, dlatego dawaj to mydło i lecę się kąpać. Razem. No to lecimy. Kończymy dzisiejszy dzień. Po kąpieli idziemy spać. I co? Widzimy się rano, nie? Widzimy się rano. A wam życzymy też spokojnej nocy. Dobry! Kolejna noc za nami. Dzisiaj przywitał nas zimny poranek. Troszkę popaduje. No ale nas to nie zraża. Krzysiu tam z tyłu już w wodzie. A ja za chwilę biorę swój wykrywacz i też idę trochę poszukać. Moneta 5-złotowa. Już widać, że ząb czasu w tej wodzie ją ugryzł, bo jest nalot, czarny nalot, także sobie tutaj troszkę poleżała. Od którego roku? Nie wiedzę dokładnie. Od 1976, czyli od daty moich urodzin. Kurde, jaka stara ze mnie dupa. I łażę z wykrywaczem i cieszę się jak dziecko, że mogę cokolwiek znaleźć. Sobie szukają, a ja sobie będę leniuchować i grać moją ulubioną grę, taka boka. Patrzcie, to jest mój domek. A to są moje ludziki. Mój sprzęcik już gotowy. Pierwszy sygnał był. Nic specjalnego. Bardzo dużo tutaj jest właśnie tych zawleczek od puszki, kapselków. Także może coś udziugam. Ale jeszcze chcę wam pokazać pewną imprezownię. Nie posprzątali po sobie. Tu ogromne ognisko było. A tutaj... Tutaj co jest? Jakiś grill rozdupczony. Jakieś łachy ktoś zostawił. Nawet wieszak na ubrania, klapeczki, znaczy buty do pływania, no i klapeczki. Nawet mógłby być mój rozmiar. Widzicie to co ja? Widzicie? Skarbie! Słyszysz mnie? Co? Chodź, coś ci pokażę. Idę. Ja tu robię room turn nad jeziorkiem na plaży i chodź zobaczysz co mam. Sama jestem bardzo zdziwiona. Ale mi nogi szczypią. No to wyskakuj z nich, chodź szybko.
wybrane mam te boki. Co ty mówiłaś? Kopnęłam te klapeczki. Chyba ktoś zostawił. Nie. Kreskę. Ja pierdzielę. Ale to niesamowite jest. Ja widziałem te laczki, ale wiesz, ale ja tam zobacz, nie podchodziłem. Chyba, z boku też... Chyba długo leżały, bo aż trawka... No, położyła. Musiało leżeć, było odciśnięte. Na to patrz. Co? Cały zestaw. Co? To jest patrz. Bransoletka? Nie. No, bransoletka, ale... Peska. Weź. Tego jeszcze w kinie nie grali, bo... Korciło mnie wczoraj, żeby podejść, te laczki zobaczyć, ale mówię, śmierdzące na czyichś nogach, to co będę do tych laczków podchodził, nie? 14 ziko, czekaj, jeszcze tu zobaczę. Nie, będziesz od razu pielił? No będę pielił, ale na pierwszy rzut oka łańcuszka wcale nie widziałem, wiesz? Ja wcale, tylko zacząłem kasę, już ci zawołałam. No. Stąd teraz już wiem, skąd te butelki tutaj na skraju brzegu, bo człowiek trzeźwy nie zapomniałby laczków, majątku swojego jeszcze bransoletki, nie? Ale ktoś tu zobacz, naprawdę cały... miał grubą imprezę. No, patrz. Sportowe jakieś do nurkowania albo do chodzenia. No i bluza podobna do mojej. I rozpindolony ten... Grill. Grill. I tu jest jakaś podpórka ta na ryby prawdopodobnie. Może chłopacy przyjechali. No ale że zapomnieli tego pozabierać. A no. Może to napiwek dla nas, żebyśmy posprzątali. Ja zostawią ci napiwek. Ale to jest niesamowite, wiesz? To śmieszne jest... trochę. No śmieszne, ale prawdziwe. Weź ten, ja zobaczę jeszcze tu cewką. Tu jest sygnał, ale on jest głębiej, gdzieś zakopany. Zaraz go podkopię. Weź, bo jeszcze wyjdzie, że jakieś złoto jeszcze tutaj będzie. Myślałam, że powiesz zwłoki. Nie, no jest sygnał ładny. Zaraz zobaczymy. Ciężko się tym sitem kopie tutaj w tej ziemi. Dobrze ci idzie? Jest, ale nie wiem co. Tam. Nie, to nie tam. To co u ciebie. Ale jestem w szoku. Kiedyś, ja ale to dawno. Bardziej. Znalazłem pod laczkami hajs, ale papierkowy. I był zegarek też, woreczek zwinięty i w środku hajs, także... Ale to jest taki patent, żeby sobie chować pod klapeczki. No, laczki raczej każdy wie, że o kasie pamięta, a tym bardziej o jakiejś tam osobistej biżuterii. Także po raz kolejny coś zaskakuje. Myślałem, że to coś będzie jeszcze więcej, no ale Ewelinka dała popis. Śmieszne, śmiać mi się chce z tego. W wodzie rzeźbie tyle czasu, kilka monet perelowskich i jakieś tam drobniaki, a tutaj taka sytuacja. To najbardziej w tym wszystkim lubię, nie? W tych poszukiwaniach, tych wyjazdach, w tym co robimy. Gdzie palca nie włożymy, to zawsze w cudzysłowie coś wyjdzie i to takiego, no jakby to powiedzieć, no ciekawego, ale sama sytuacja bardziej zdumiewa, zastanawia się w jakich okolicznościach to zostało. No zobaczcie, laczki. Rozmiar. Miałem właśnie sprawdzić jaki rozmiar. 43. Nie mój rozmiar. Co? Czy śmierdzą? Ktoś swoje obuwie i ten zostawił. A tutaj jeszcze z boku tego typu laczki. No i tamta bluza. Także mamy mały lumpeks, pieniędzy po kimś i łańcuszek. Także tylko jak to się stało, że ktoś to zostawił, w jakich okolicznościach, czy był na rybach, grillował, czy może żona za ucho ciągnęła jakiegoś nawalonego delikwenta. No teraz można historię do tego dopisywać, ale jest ciekawie. Laczki nie mój rozmiar, także jest ciekawie. A tu jest jeszcze jakiś, ale to jest folii kawałek jakiś. Tu jeszcze coś jest, ale tu na tej plaży jest... O. Coś tu mi tam się... A nie, to ten mój kapsel, co go odłożyłem z boku. Także wesoło. Wesoło.
Ale jeszcze mam. Coś ostatnio te PRL-ki dominują. 1 złoty PRL z 85 roku. Tym razem złotówka, ale leżała bardzo głęboko. Ciekawe, czy człowiekowi z lądu, który wchodził, wypadła, czy jakiejś osobie, która tutaj łódką czy jachtem podpływała, bo widać, że jest to miejsce popularne dla jednostek pływających, bo co chwila coś tutaj przepływa. Zresztą nieważne jak, ważne, że ja ją znalazłem. Jest monetka, ale nie taka, jaką bym chciała znaleźć. Ale jest 5 zł. PRL. O Jezu. Jest i łon, piątaczek. Nie wygląda może to aż tak tragicznie, ale uwierzcie mi, w tym silikonie, jak to obcieram, to piecze niesamowicie. Trzeba coś z tym zrobić, bo jak nie zaradzę, to nie pochodzę dłuższy czas, bo już kiedyś to przerabiałem. Następnym razem trzeba będzie jakieś dłuższe rajtki wciągnąć, skarpety i sprawa będzie załatwiona. Natomiast tym razem trzeba udać się do apteki po medykamenty. Zobaczcie, ile tu jest sygnałów. Jak zwykle, kiedy robi się fajnie, musimy kończyć poszukiwania z wykrywaczami metali. Przyznać się, kto pogubił. Oddamy wszystko. Laczuszki, rozmiar 43. Monety i łańcuszek. Oddamy, tylko się przyznać. Poszukujemy właściciela. No. Kończymy dzisiejsze poszukiwania, które były co najmniej wesołe i zabawne. Za chwilę zaprezentujemy, co mamy tutaj na naszej tablicy. Natomiast mało też zawału nie dostałem, bo myślałem, że znalazłem złotą obrączkę. Jakaś miedziucha sobie tam leżakowała. Włączyłem kamerę, ale oczywiście nie nagrało mi się. Także na podsumowaniu przedstawiam tą złotą obrączkę. A to, co znaleźliśmy, zaprezentuje Ewelinka. Moją uwagę przyciągnął napis w środku. Będziemy to identyfikować. A teraz zaczynamy podliczanie tego, co się znalazło. Są 3 piątki, 2 dwójki, 2 jedynki, 50, 2 dwudziestki i 10 groszówka. Razem jest 15, 21, 22 złote. No i monety z okresu PRL-u 20 zł, 2 monety 5-złotowe, 1 złotóweczka, tu jest 2 złote, a to nie wiem, co to jest. A to chyba jest nasze współczesne 50 groszy, no to tutaj na kubkę. No i oczywiście nasz rodzyneczek dzisiaj, kawałek bransoletki bądź łańcuszka. I to tyle na dzisiejszym wypadzie. I tak oto spędziliśmy kolejne 2 dni, wakacyjne 2 dni w busie. Lecimy dalej. Lecimy dalej. Także bądźcie z nami, oglądajcie nas na bieżąco. Do zobaczenia. Bye, bye. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych.
Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.